Druga potęga liczby pierwiastek trzeciego stopnia z minus 1 ósmej razy 4 do potęgi minus 1 czwartej podzielić przez 1 czwartą jest równa. Obliczmy to wyrażenie. Na początku pierwiastek trzeciego stopnia z minus 1 ósmej. Musimy wiedzieć, że nieparzysty pierwiastek, pierwiastek nieparzystego stopnia zachowuje znak, czyli wynik tutaj będzie ujemny. No i pierwiastek trzeciego stopnia z jedynki to jest 1, pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. Czyli tutaj mamy minus 1 drugą. Lecimy dalej. 4 do potęgi minus 1 czwartej. 4 do potęgi minus 1 czwartej to jest nic innego jak 2 do potęgi drugiej i do potęgi minus 1 czwartej, czyli to jest 2 do potęgi minus 2 czwartych, czyli to jest 2 do potęgi minus 1 druga. To jest 2 do potęgi minus 1 drugiej, czyli to jest nic innego jak 1 druga do potęgi 1 drugiej. Jeszcze zobaczymy, być może tę postać wykorzystamy, być może tę. I teraz na dole mamy 0,25. 0,25 to jest inaczej 1 czwarta, czyli 1 przez 2 do drugiej, czyli to jest 2 do minus drugiej. Proponuję teraz wziąć wszystko, pozamieniać na potęgi liczby 2, czyli weźmiemy tę postać i minus 1 druga to jest nic innego jak minus 1 przez 2 do pierwszej, czyli to jest po prostu minus 2 do potęgi minus pierwszej, czyli odwrotność. Ok, czyli mamy coś takiego. Mamy tutaj minus 2 do potęgi minus pierwszej razy 2 do minus 1 drugiej, czyli ta czwórka, i tutaj na dole mam 1 czwartą, czyli 2 do minus drugiej. Co otrzymamy? Jak mnożymy, to dodajemy wykładniki, czyli mamy minus 2 do potęgi minus 1 plus minus 1 druga, to jest minus 3 drugie, przez 2 do minus drugiej. I co my tutaj mamy? Czyli mamy minus 2 do potęgi minus 3 drugie. I teraz jak dzielimy, to odejmujemy wykładniki, czyli dodać 2. Czyli co my tutaj mamy? Minus 2. Teraz minus 3 drugie plus 2 to jest 1 druga. Prawda? Minus 3 drugie plus 2 to jest 1 druga. Czyli mamy minus 2 do potęgi 1 drugiej. To jest inaczej minus pierwiastek z 2. I teraz zobaczmy. My mamy podnieść do drugiej potęgi. Czyli całe to wyrażenie to jest minus pierwiastek z 2. I my bierzemy minus pierwiastek z 2 do kwadratu, minus do kwadratu daje plus, czyli to jest pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2. Odpowiedzią jest odpowiedź B. Wiadomo, że logarytm przy podstawie 5 z 50 równa się A i logarytm przy podstawie 5 z 2 równa się B. Zatem mamy stwierdzić, które równanie będzie prawidłowe. I teraz proponuję w tym zadaniu po prostu analizować każdą odpowiedź. Zacznijmy od odpowiedzi A, czyli A plus B na 2 ma się równać 1. Zobaczmy, czyli za A podstawiam logarytm o podstawie 5 z 50, dodać logarytm o podstawie 5 z 2 na 2, to się równa. My musimy wiedzieć, że dodawanie logarytmu przechodzi w mnożenie liczb logarytmowanych, czyli to będzie logarytm o podstawie 5 z 50 razy 2, czyli ze 100, podzielić na 2. Czyli mamy logarytm o podstawie 5, no i 100 zapisujemy, że to jest 10 do kwadratu na 2, no i to miałoby dać 1. Pomnóżmy przez 2 stronami, czyli mamy logarytm o podstawie 5 ze 100, ma się równać 2. Czy 5 do kwadratu daje 100? No nie, czyli odpowiedź A odpada. Podobnie analizując, B też odpadnie, C odpadnie. Prawidłowa odpowiedź to będzie odpowiedź D. Zobaczmy, A minus B to będzie logarytm o podstawie 5 z 50, odjąć logarytm o podstawie 5 z 2, na 2, to się równa. Odejmowanie przychodzi w dzielenie liczb logarytmowanych, czyli logarytm to powstaje 5 z 50 na 2 i to wszystko przez 2, czyli to się równa logarytm o podstawie 5. 50 na 2 to jest 25 i to wszystko na 2. Ile to da? 5 do jakiej potęgi daje 25? 5 do potęgi drugiej. 2 przez 2 daje nam 1 i mamy odpowiedź, czyli odpowiedź prawidłowa to odpowiedź D. W listopadzie pensja pana Jana była o 10% większa niż w październiku. W grudniu pensja pana Jana zmalała i wynosiła o 40% mniej niż w październiku. Średnia arytmetyczna pensji pana Jana w październiku, listopadzie i grudniu była... No i teraz pytanie, jaka? Załóżmy, że w październiku miał x. To
teraz tak, w listopadzie pensja pana Jana była o 10% większa niż w październiku, czyli w listopadzie mieliśmy o 10% więcej, czyli 1,1x. 10% z x to jest 0,1x, czyli powiększono 10% to jest 1,1x. A w grudniu pensja pana Jana zmalała i wynosiła o 40% mniej niż w październiku, czyli o 40% niż x, czyli w grudniu mamy x minus 40% x, czyli 0,4x, czyli to jest 0,6x. Czyli w grudniu mamy 0,6x, w listopadzie mamy 1,1x, a w październiku mamy po prostu x. I teraz pytanie, co się stało ze średnią arytmetyczną pensji? No to dodajemy sobie, czyli 0,6x dodać 1,1x dodać x podzielić na 3. Ile to wyjdzie? 0,6 plus 1,1 to jest 1,7 dodać x. Mamy 2,7x podzielić na 3, czyli to jest 0,9x. Czyli zobaczmy, średnia arytmetyczna jest o 10% mniejsza niż w październiku. W październiku miałem x, a ta średnia nam wyszła 0,9x, czyli odjęliśmy 0,1, co odpowiada 10% spadku. 0,1x, czyli 10% spadku, czyli odpowiedź A. Było x, spadło nam na 0,9x, czyli to odpowiada spadkowi 0,1x, czyli to jest 10% wartości x. Zbiór rozwiązań nierówności x minus 2 razy 2 plus x mniejszy od 0 to przyrównujemy nawiasy do 0, pierwszy nawias, drugi, czyli mamy x minus 2 równa się 0, x równa się 2, tutaj mamy 2 plus x równa się 0, czyli x równa się minus 2, zaznaczamy na osi, tutaj jest minus 2, tutaj będzie 2, zobaczmy, x razy x daje nam x kwadrat, czyli ramiona idą do góry. No i pytanie, gdzie ta funkcja jest mniejsza od 0? No tu jest mniejsza od 0, czyli od minus 2 do 2. X należy od minus 2 do 2 w tym przedziale. Odpowiedź D. Równanie minus 3 razy 9 odjąć x kwadrat razy x plus 3 przez x razy x plus 3. No i pytanie, ile ma rozwiązań? W tym zadaniu musimy pamiętać, że mianownik po pierwsze nie może być zerem, czyli x nie może być zerem i x plus 3 nie może być zerem, czyli x różne od zera, x, no to już tutaj nic nie zmienię. I mam dalej x plus 3 różne od zera, czyli x różne od minus 3, czyli x. Dziedzina funkcji to są x należące do rzeczywistych z wykluczeniem liczby minus 3 oraz 0. Teraz skoro mianownik nie może być zerem, no to licznik musi być zerem. A żeby licznik był zerem, to albo ten nawias jest zerem, albo ten nawias jest zerem. Czyli albo 9 minus x kwadrat równa się 0, czyli 9 równa się x kwadrat, czyli x kwadrat to 9. Wtedy x to 3 lub x to minus 3. Lub w drugim nawiasie mamy x plus 3 równa się 0, czyli x równa się minus 3. Zatem zobacz, mamy tak naprawdę dwa rozwiązania, 3 i minus 3, bo to się dubluje. Ale z założenia minus 3 nie może być rozwiązaniem, bo jest wykluczone z dziedziny. Dlatego minus 3 wykreślamy i jest tylko jedno rozwiązanie, liczba 3. Czyli ma jedno rozwiązanie, odpowiedź B. Liczba a spełniająca warunek 2 plus pierwiastek z 3 przez a plus 1 równa się 1 przez 2 minus pierwiastek z 3 jest równa. W tym zadaniu mnożymy sobie na krzyż, czyli mamy 2 plus pierwiastek z 3 razy 2 minus pierwiastek z 3 musi się równać 1 razy a plus 1. Czyli mamy 2 plus pierwiastek z 3 razy 2 minus pierwiastek z 3, to jest wzór skróconego mnożenia. Mamy a plus b razy a minus b, czyli będzie to 2 kwadrat minus pierwiastek z 3 do kwadratu. Wzór na a kwadrat minus b kwadrat. Tak, z tego wzoru skorzystaliśmy. A z prawej strony mamy a plus 1 po prostu. 2 do kwadratu to jest 4 minus 3 równa się a plus 1. 1 równa się a plus 1, 1 na lewą stronę, czyli a równa się 0. Nasze a to 0, odpowiedź C. Układ równań y równa się m plus 2x plus 2m oraz 2m minus 1x minus m równa się y opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie dwie proste równoległe. Zatem liczba m jest równa. Żeby proste były równoległe, to współczynniki przy x muszą być takie same, czyli na przykład y równe 2x plus 3,
y równe 2x plus 5, to co przy x musi być takie samo. Teraz tak, tutaj mamy, może przerzućmy y na lewą, resztę na prawą, a tak naprawdę po prostu zapiszmy drugie równanie jako y równe 2m minus 1x odjąć m, czyli taką kosmetykę, nie, żeby y mieć z lewej strony. I teraz zobaczmy, z tego co powiedzieliśmy, to co stoi przy x musi być takie samo, czyli u nas 2m minus 1 musi się równać m plus 2, czyli 2m minus 1 równe m plus 2, m na jedną liczbę na drugą, czyli 2m minus m równa się 3, czyli m to 3. Nasze m jest równe 3, czyli odpowiedź C. Suma pierwiastków równania x minus 2 razy x plus 1 razy x minus 3 równa się 0 jest równa. W tym zadaniu przyrównujemy nawiasy do 0, aby obliczyć pierwiastki równania, czyli miejsca zerowe równania, czyli x minus 2 równa się 0, x to jest 2, x plus 1 równa się 0, x to minus 1 i x minus 3 to 0, czyli x to 3. No i sumujemy pierwiastki, czyli 2 dodać minus 1 dodać 3 to się równa 2, dodać minus 1 jest 2, odjąć 1, czyli 1 plus 3 mamy 4, odpowiedź D. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Najmniejszą wartością funkcji g od x równej f od minus x w przedziale od minus 4 do minus 1 jest liczba. Zobaczmy, na rysunku jest podana funkcja f. Teraz szukamy najmniejszej wartości funkcji g od x równej f od minus x. Zapis f od minus x oznacza symetrię, oznacza odbicie względem osi y. Czyli nasza funkcja g od x, zaznaczy ją na zielono, ona odbija wszystko względem osi y, czyli tutaj minus piątkę odbijemy na piątkę, tutaj minus trójkę odbijemy na trójkę, mamy takie połączenie, później tutaj minus jedynkę odbije na jedynkę, będzie takie połączenie. Co tutaj dalej mamy? To odbiliśmy na drugą stronę, teraz to dwójkę odbijam na minus dwójkę, czyli jedziemy aż dotąd, później czwórkę odbijam na minus czwórkę, jedziemy aż dotąd. To jest nasza funkcja. I my szukamy najmniejszej wartości funkcji g od x w przedziale od minus 4 do minus 1. Najmniejsza wartość w przedziale od minus 4 do minus 1 to jest miejsce, gdzie funkcja leży najniżej. Najniżej ona leży tutaj, czyli na poziomie zerowym, czyli odpowiedź C, 0. Dwusieczna kąta, pod którym przecinają się proste y równa się x minus 1 i y równa się minus x plus 1, przechodzi przez punkt. Zauważmy, że dwusieczna, jeżeli mamy dwie jakieś proste w układzie współrzędnych, załóżmy, mamy oś y, mamy oś x, podpiszmy te osie. I teraz tak, pierwsza z tych prostych to jest y równa się x minus 1, czyli prosta rosnąca przechodząca przez minus 1 na osi y. To jest nasze y równa się x minus 1. Tutaj przechodzi przez minus 1. Druga z tych prostych to jest prosta malejąca przechodząca przez 1. Czyli tutaj przez 1 jest to prosta malejąca. No i teraz zauważmy, my mamy znaleźć dwusieczną kąta. Dwusieczna kąta dzieli kąt na dwie równe części. No i zauważmy, że dwusieczna przejdzie przez punkt przecięcia się tych prostych. Ona przejdzie przez punkt przecięcia się tych prostych i tak naprawdę możemy tutaj znaleźć kilka dwusiecznych. Oś x jest jedną dwusieczną. Zaraz to wyjaśnię dlaczego. Tutaj taka prosta byłaby też dwusieczną. Taka prosta, czyli znowu oś x byłaby tutaj dwusieczną. I tutaj znowu przedłużenie tej prostej byłoby dwusieczną. Dlaczego? Ponieważ my widzimy, że współczynniki stojące przy x są odwrotne i przeciwne, czyli ich iloczyn 1 razy minus 1 daje nam minus 1, czyli jest spełniony warunek na prostopadłość, czyli one są prostopadłe, a 1 razy 2 daje minus 1. Wobec tego tutaj mamy kąty proste. Mamy tutaj podział na kąty proste i teraz dwusieczna kąta prostego tutaj zrobi nam podział na 45, 45, tutaj też będzie 45, 45, tutaj też będzie 45, 45 i tutaj też będzie 45, 45. Ponadto wiedzą, że współczynnik kierunkowy na przykład prosty y równa się x minus 1,
Wiemy, że jest jedynka przy x. Wiemy taką informację, że tangens alfa to jest 1. To jest własność funkcji liniowej, czyli alfa to musi 45 stopni. Stąd wziąłem to 45 stopni, ale to nie jest ważne. Ważne jest teraz to, że mamy znaleźć punkt, przez który ona przechodzi. Chodzi tutaj o ten punkt przecięcia się naszych prostych, bo dwusieczna na pewno przez niego przejdzie. No to jak go znaleźć? Wstawiamy do układu równań y to jest x minus 1, wstawiamy y to jest minus x plus 1, bierzemy to w klamrę, podkreślamy, odejmujemy y odjąć y to jest 0, x minus minus x to jest 2x, minus 1 odjąć 1 minus 2. Minus 2 na lewą stronę, 2 to 2x, dzielimy sobie przez 2, x to jest 1. Jeżeli x jest 1, podstawiamy go na przykład tutaj. I mamy, że y to jest 1 minus 1, czyli y jest 0. Czyli jest to punkt P o współrzędnych x, y, czyli u nas x to 1, a y to jest 0. Punkt o współrzędnych 1, 0 to jest odpowiedź D. W tabeli podano wartości funkcji liniowej f od x równej ax plus b dla wybranych trzech elementów należących do dziedziny funkcji. Zatem no i mamy odczytać, jaka jest wartość funkcji dla argumentu 2. Zobaczmy, wszędzie na x jest dwójka, prawda, f od x. Na x mamy dwójkę. No i teraz jak to znaleźć? Zobaczmy, ponieważ wiemy z treści zadania, że to jest funkcja liniowa, to ona rośnie w sposób proporcjonalny. Czyli zobaczmy, jeżeli na argumentach zwiększamy wartość o 1, to było minus 1 plus 1 daje nam 0, to tutaj na wartościach rośnie nam o 2 jednostki, czyli tu o 1, tu rośnie o 2. Jeżeli znowu z 0 na 1 przybywa nam jedną jednostkę, to tutaj z minus 4 na minus 2 przybywają nam 2 jednostki. No i możemy od razu sobie zauważyć, że jeżeli byśmy przeskoczyli teraz z 1 na 2, czyli tutaj przybyła nam jedna jednostka, to z minus 2 byśmy dodali 2 jednostki, wylądowalibyśmy na zerze. Czyli to byłoby dla argumentu 2, czyli f od 2 dałoby nam 0. F od 2, czyli 0, to jest jeden sposób. Drugi sposób, zaznaczmy w układzie współrzędnych te punkty, oś x, oś y. Dla argumentu minus 1, czyli dla x równego minus 1, wartość funkcji to jest minus 6, czyli tutaj mam punkt, prawda, o współrzędnych minus 1, minus 6. Dla argumentu 0 wartość funkcji to będzie minus 4, czyli 0 minus 4. Dla argumentu 1 wartość funkcji to będzie minus 2, 1 minus 2. No i zobaczmy teraz, jeżeli pójdę zgodnie z tą linią wyznaczoną przez naszą funkcję liniową, dla argumentu zobaczmy 2, wartość funkcji będzie 0, czyli punkt o współrzędnych 2, 0 to się zgadza z naszą funkcją liniową, czyli wzrost schodkowy 1 w prawo, 2 jednostki do góry, 1 w prawo, 2 jednostki do góry, 1 w prawo, 2 jednostki do góry, czyli idąc z 1 na 2, wartość funkcji rośnie o 2 do góry, czyli z minus 2 skakujemy na 0, czyli punkt o współrzędnych 2, 0, czyli dla argumentu 2 przyjmuje wartość 0. C. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f od x równa się ax plus b dla b równego minus 3 oraz a razy b mniejszego od 0. Wynika z tego, że funkcja f, no i pytanie, jaka jest? Zobaczmy, my wiemy z założenia, że b to jest minus 3, czyli a razy minus 3 musi być mniejsze od 0. Czyli zobaczmy, minus 3a jest mniejsze od 0, dzielimy sobie stronami przez liczbę minus 3, czyli mamy, że a musi być większe od 0. Dzieląc stronami przez liczbę ujemną, zmieniamy znak nierówności na przeciwny. Czyli mamy a większe od 0. Co oznacza dodatnie a? Jeżeli to, co stoi przy współczynniku x, jest większe od 0, czyli mamy dodatnie a, wtedy funkcja jest rosnąca. Jeżeli a większe od 0, wniosek, że funkcja rośnie. Jeżeli a jest 0, z tego wniosek, że funkcja jest stała. Jeżeli a jest mniejsze od 0, z tego wniosek, że nasza funkcja jest malejąca. No i to kończy nasz tutaj wywód. Czyli odpowiedź a, funkcja jest rosnąca. Dziedziną funkcji f określonej wzorem f od x to jest x minus 1 do kwadratu plus 2 jest zbiór od minus 2 do plus nieskończoności. Zbiorem wartości tej funkcji jest, narysujmy sobie na początku, to jest postać kanoniczna funkcji kwadratowej, odczytajmy z niej wierzchołek. Wierzchołek ma współrzędne p i q, no i teraz łatwo go odczytać z postaci kanonicznej, czyli f od x równe a x minus p do kwadratu plus q. I zobaczmy, nasze minus 1 to jest minus p, czyli p to będzie 1, a q to będzie 2. P
to 1, q to 2, czyli mamy wierzchołek o współrzędnych 1 oraz 2. Mamy wierzchołek o współrzędnych 1 i 2, zaznaczmy go w układzie współrzędnych. Tu jest oś x, tu jest oś y, wierzchołek ma współrzędne 1 i 2, 1 na x i raz 2 na y, tu jest wierzchołek 1 i 2. No i nasza funkcja ma ramiona skierowane do góry, ponieważ przy x przed nawiasem mamy wartość dodatnią, czyli ramiona idą do góry. OK. I teraz zobaczmy, że ta funkcja jest określona w dziedzinie od minus 2 do plus nieskończoności, czyli na minus 2, na x się równy minus, minus 2, robimy pionową linię. I nas interesuje tylko zielona część wykresu, czyli od dla x-ów od minus 2 do plus nieskończoności, czyli tylko ta część wykresu nas interesuje. Tylko to. No i teraz zobaczmy, jaki jest zbiór wartości tej funkcji. Zbiór wartości tej funkcji w tym przedziale od minus 2 do plus nieskończoności, no najniższy punkt jest tutaj, to jest 2, czyli od 2 w górę do plus nieskończoności. Czyli od 2 w górę do plus nieskończoności to jest nasz zbiór wartości, czyli odpowiedź B. Funkcja g jest opisana wzorem g od x to się równa 3x minus 1 w wykładniku plus 1. Miejscem zerowym funkcji h od x równej g od x plus 1 odjąć 4 jest liczba. Na początku znajdźmy sobie funkcję h od x. H od x, więc tak jak tutaj zapisali g od x plus 1 i jeszcze za wszystkim odjąć 4, czyli to się równa. Co my musimy zrobić? Teraz my do funkcji g od x w miejsce x wstawimy x plus 1 i od tego wszystkiego odejmiemy 4, czyli będziemy mieli 3 do potęgi. W miejsce x wstawiam x plus 1, tutaj było jeszcze minus 1, czyli przepisuję, tutaj było dodać 1 w tej funkcji i mamy od tego wszystkiego odjąć 4. Tak wygląda nasze przekształcenie, czyli co to będzie? 3 do potęgi, x plus 1 odnieść 1, jedynki się znoszą, redukują, czyli mamy 3 do potęgi x i teraz mamy 1 odjąć 4, to jest minus 3. Czyli nasza funkcja h od x to jest 3 do potęgi x minus 3. Teraz musimy obliczyć miejsce zerowe, czyli za h od x stawiamy 0. 0 to jest 3 do x minus 3, minus 3 na lewą stronę, 3 to jest 3 do x, 3 to jest domyślnie 3 do pierwszej, czyli 1 równa się x-owi, x równa się 1, to jest nasze miejsce zerowe, odpowiedź C. Ile liczb całkowitych należy do zbioru rozwiązań nierówności x minus 1 mniejsze równe od x razy x minus 1 minus x kwadrat przez 2 mniejsze równe od 1. Musimy tak naprawdę rozwiązać dwie nierówności. Tę nierówność oraz tę nierówność. Żeby nam się łatwiej liczyło, proponuję pomnożyć stronami wszystko przez 2. Czyli będziemy mieli 2x minus 2 mniejsze równe. Tutaj ta dwójka znika. Będzie x razy x minus 1 odjąć x kwadrat mniejsze równe od 2. Czyli pomnożyłem stronami przez 2. Teraz tak. Co tutaj możemy zrobić? Zacznijmy rozwiązywać tę nierówność, a następnie rozwiążemy tę nierówność. Co my tutaj mamy? Mamy tak, 2x minus 2 mniejsze równe od x razy x, x kwadrat, x razy minus 1 to jest minus x i mamy jeszcze minus x kwadrat, czyli tutaj powymnażałem i odjąłem x kwadrat, czyli mamy 2x minus 2 mniejsze równe x kwadrat, odjąć x kwadrat to się skraca, mamy minus x i teraz mamy to jeszcze mniejsze równe od 2. Co tutaj możemy zrobić? No to zobaczmy, ta nierówność to jest 2x minus 2 mniejsze równe od minus x na lewą, minus 2 na prawą, czyli będzie 2x plus x mniejsze równe od 2, czyli 3x mniejsze równe od 2, czyli x mniejsze równe od 2 trzecich, to jest jedna nierówność. I teraz druga nierówność, mamy ją tutaj, minus x mniejsze równe od 2, dzielimy stronami przez minus 1, żeby się pozbyć tej minusa. Mamy x większe równe od minus 2. I zaznaczmy na osi. Czyli tak, x większe równe od minus 2. Tu jest minus 2 większe równe, to w prawą stronę. I x mniejsze równe od 2 trzecich. Tu są 2 trzecie, tu jest 1, tu jest 0. Mniejsze równe to w lewą stronę. Nas interesuje ta część wspólna.
I teraz ile liczb całkowitych należy do tego przedziału? Zobaczmy, w tym przedziale liczby całkowite to minus 2, minus 1, może to minus 1 za blisko. Tutaj zrobimy minus 1 oraz 0. Mamy 1, 2, 3 liczby. Trzy liczby całkowite należące do tego zbioru. Zobaczmy, 2 trzecie to już nie jest liczba całkowita, czyli odpowiedź D. Suma wszystkich liczb naturalnych dodatnich podzielnych przez 5 mniejszy od 400 jest równa. Liczby naturalne dodatnie podzielne przez 5. Jaka jest najmniejsza dodatnia liczba naturalna podzielna przez 5? Jest to 5. Kolejna to 10, później 15, 20, 25, 30, 35, 40 i tak dalej, mniejszy od 400, czyli ostatnia z nich to jest 395. I teraz takie zadanie liczymy ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego. To jest pierwszy element ciągu, to jest drugi, trzeci, czwarty, a to jest element aenty. Na początku musimy znaleźć, ile jest elementów, czyli piszemy sobie wzór na an. An to jest a1 dodać n minus 1 różnic. Za an wstawiamy 395. Za a1 wstawiamy 5, dodać n odjąć 1 razy różnica. Nasza różnica, czyli to, co dodajemy, to jest 5. Teraz tak, tę piątkę przerzucamy na drugą stronę, będzie 395 odjąć 5, czyli 390. To się równa n odjąć 1 razy 5. Dzielimy sobie przez 5 stronami. Wychodzi nam 78, to jest n minus 1. Minus 1 na drugą stronę, 79 to jest n. N to jest 79. Skoro wiemy, że n to jest 79, zatem robimy sumę 79 elementów, bo jest ich 79, tak to wyliczyliśmy. Jak tego dokonać? Ze wzoru na sumę Sn. Sn to jest a1 plus an na 2 razy n, czyli u nas to będzie a1 plus a78, 79 przez 2 razy 79, czyli podstawiamy pierwszy element, to jest 5, dodać 79 element, to jest 395 na 2 razy 79, czyli to wyjdzie 5 plus 395, to jest 400, na 2 to 200, 200 razy 79, policzmy na kalkulatorze. Zobaczmy, 200 razy 79 to jest 15800, odpowiedź A. Dany jest ciąg arytmetyczny AN określony dla N większego równego od 1 i taki, że A1 plus A2 plus A3 równa się 18. Wtedy mamy znaleźć wyraz A drugi, bo o to wszędzie tutaj nas pytają. Jak tego dokonać? Zobaczmy, ponieważ wiemy, że to jest ciąg arytmetyczny, to my możemy sobie ze wzoru ogólnego wyraz A drugi zapisać, że to jest A1 plus 1 różnica, wyraz A trzeci to jest A1 plus 2 różnice. Zatem sumując te trzy liczby mamy A1, dodać A1 plus 1 różnica, dodać A1 plus 2 różnice, to daje nam 18, czyli 3A1 plus 3 różnice to jest 18. Dzielimy przez 3 stronami, A1 plus różnica to jest 6, a A1 plus różnica to jest właśnie A2 nasze, A2 to 6, czyli odpowiedź C. Ciąg AN jest określony wzorem AN, to jest pierwiastek z N minus 2 dla N większego równego od 2. Ile wyrazów tego ciągu jest mniejszych od 2? Czyli szukamy te wyrazy, które są mniejsze od 2. Czyli zapiszmy, pierwiastek z N minus 2 ma być mniejsze od 2. Z założenia, zobaczmy, tutaj jeżeli N jest większe równe od 2, to ten pierwiastek jest dodatni. Prawda? Bo pod pierwiastkiem jest ukryta liczba n większa bądź równa od 2, no, czyli możemy powiedzieć większe równe od 0, bo przypadek skrajny, gdy n jest dwójką, 2 odjąć 2 to 0, pierwiastek 0 to 0. Skoro my wiemy, że ten pierwiastek jest większy równy od 0, podnoszę sobie stronami do kwadratu i mamy n minus 2 mniejsze od 4. Przerzucam sobie 2 na drugą stronę, czyli n mniejsze od 6. No i pytanie jest, ile jest wyrazów tego ciągu mniejszych od 2, czyli po prostu ile n-ów tutaj spełnia nasz warunek. No to zobaczmy, n mniejsze od 6, tu mamy 6 i n, czyli od 6 w lewą stronę i n większe równo od 2, czyli zamalowana dwójka
w prawą stronę. No i teraz ile jest liczb naturalnych w tym obszarze? To będzie dwójka, trójka, czwórka, no i piątka. Tutaj tak nieproporcjonalnie to rozłożyłem, ale mamy raz, dwa, trzy, cztery elementy w tym przedziale od dwóch domkniętym do pięciu. Odpowiedź B. Ciąg A2 oraz C jest geometryczny. Iloczyn wyrazów tego ciągu jest równy. Zobaczmy, skoro to jest ciąg geometryczny, to są trzy kolejne elementy ciągu geometrycznego. To jest taka własność, że pierwszy wyraz razy trzeci daje drugi do kwadratu, czyli A razy C daje nam 4. Skoro my wiemy, że A razy C daje nam 4, oni się pytają o iloczyn wyrazów tego ciągu, czyli pytają o A razy 2 razy C, czyli to jest to samo co A razy C razy 2. Ale my wiemy, że AC jest równe 4, czyli to jest po prostu 4 razy 2, czyli 8. Iloczyn, czyli mnożenie tych wyrazów, jest równy 8, czyli odpowiedź A. W trójkącie prostokątnym kąty ostre mają miary alfa i beta. Przeciw prostokątna ma długość 13, a sinus alfa plus sinus beta wynosi 17 trzynastych i sinus alfa minus sinus beta wynosi 7 trzynastych. Wynika z tego, że... No i pytanie jest o tangensa alfa. No i tutaj zobaczmy, jeżeli to jest trójkąt prostokątny, a tak wynika z treści zadania, to zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda. Mamy sobie trójkąt prostokątny, tu jest kąt alfa, tu jest kąt prosty, tu jest kąt alfa, tutaj będzie nasz kąt beta. Wprowadźmy oznaczenie, naprzeciwko alfa to jest A, obok alfa B, naprzeciwko kąta prostego jest C. I zobaczmy, sinus alfa to z definicji to, co naprzeciwko, czyli A do C, cosinus alfa to jest to, co obok do najdłuższego boku, czyli B do C, i tangens alfa to jest A do B. A teraz zobaczmy sinus beta. Sinus beta to jest to, co naprzeciwko, czyli B do przeciwprostokątnej, czyli do C. Cosinus beta to będzie to, co obok, czyli A do C. I tangens alfa to będzie to, co naprzeciwko do tego, co obok, czyli B do A. Co możemy zauważyć? Sinus alfa to jest to samo co cosinus beta i cosinus alfa to jest to samo co sinus beta. Wobec tego zamieńmy kąty beta, sinusa beta, zobaczmy, sinus beta to jest to samo co cosinus alfa, czyli mamy sinus alfa dodać cosinus alfa to jest 17 trzynastych i po drugie wiemy, że sinus alfa minus cosinus alfa, czyli tutaj, to jest 7 trzynastych. Mamy takie informacje. Weźmy teraz to w klamrę, podkreślmy i do siebie dodajmy. Sinus plus sinus to są dwa sinusy alfa. Kosinusy się skracają. 17 trzynastych plus 7 trzynastych to są 24 trzynaste. Podzielmy stronami przez 2. Sinus alfa to jest 12 trzynastych. Nasz sinus alfa to jest 12 trzynastych. Wobec tego szukamy tangensa. Możemy to rozwiązać na przykład na trójkącie prostokątnym. Tutaj mamy kąt prosty. Sinus kąta alfa to jest stosunek tego, co stoi naprzeciwko, czyli tutaj stawiam 12x, do tego, co stoi naprzeciwko kąta prostego, czyli tutaj mamy 13x. Obliczam z Pitagorasa bok B. Bok B, czyli 12x kwadrat plus b kwadrat daje nam 13x kwadrat, czyli 144x kwadrat plus b kwadrat to jest 169x kwadrat, czyli b kwadrat to jest 169x kwadrat minus 144x kwadrat, czyli to jest b kwadrat równe 25x kwadrat, czyli b to jest 5x lub minus 5x, ale wynik ujemny odrzucamy, bo długość boku nie może być ujemna. I teraz tangens kąta alfa to jest to, co stoi naprzeciwko, czyli 12x, do tego, co stoi obok, czyli do B, czyli do 5x. X się skracają, mamy 12 piątych, czyli odpowiedź D. Kąt alfa jest kątem ostrym, takim, że sinus kwadrat alfa minus cosinus kwadrat alfa równa się 1 drugiej. Naszym zadaniem jest określić miarę kąta alfa, oszacować ją tak naprawdę. No i teraz, co tutaj możemy zrobić? Możemy sobie zamienić sinusa na sinusa kwadrat na 1 minus cosinus kwadrat lub możemy zamienić cosinusa kwadrat alfa na 1 minus sinus
kwadrat alfa, to wszystko z jedynki trygonometrycznej, czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa daje nam 1. Skoro już to wiemy, to biorę za, no niech będzie za kosinusa, podstawię tutaj 1 minus sinus kwadrat, czyli będę miał sinus kwadrat alfa, odjąć w nawiasie 1 minus sinus kwadrat alfa ma się równać 1 drugiej. Czyli będziemy mieli sinus kwadrat alfa minus 1 plus sinus kwadrat alfa równa się 1 drugiej. Jedynkę na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli 2 sinusy kwadrat alfa to są 3 drugie. Dzielimy przez 2, sinus kwadrat alfa to są 3 czwarte. Pierwiastkujemy stronami, sinus alfa to jest pierwiastek z 3 przez 2 lub minus pierwiastek z 3 przez 2, ale ponieważ kąt alfa jest kątem ostrym, to wynik ujemny odrzucamy, bo sinus kąta ostrego nie może być ujemny. Czyli mamy sinus alfa to pierwiastek z 3 przez 2 po spierwiastkowaniu. No i teraz pytanie, kiedy sinus przyjmuje wartość pierwiastek z 3 przez 2? Taką wartość odczytujemy z tablicy, to jest dla 60 stopni. Zatem kąt alfa jest w przedziale między 51 a 70, czyli odpowiedź C. Punkty G i H są środkami okręgów. Punkt E leży na okręgu o środku w punkcie G. Punkt F leży na okręgu o środku w punkcie H. Oraz GH jest równe 3. To sobie zaznaczmy tutaj. GH 3 jednostki. EF od E do F, czyli odtąd. Dotąd mamy 8 jednostek. No i naszym zadaniem jest określenie, ile wynosi, czyli wtedy pole koła ograniczonego okręgiem o środku w punkcie H jest większe od pola koła ograniczonego okręgiem o środku w punkcie G. O, no i pytanie o ile. Zobaczmy. Z tego, co tutaj zapisałem na podstawie informacji podanych w zadaniu, wiemy, że odcinek GH ma 3 jednostki długości, czyli HF ile będzie miał długości? No tyle samo, czyli 3. Czyli to są dwa nasze promienie większego okręgu. Teraz tu mam 3, tu mam 3, to jaką długość będzie miał ten odcinek od E do G, skoro całość ma być 8? 3 plus 3, 6 plus 2 da nam 8. Czyli mniejszy promień to będzie 8, większy promień to będzie, przepraszam, mniejszy promień to będzie 2, większy promień to będzie 3. Pole pierwszego, niech będzie mniejszego, to jest pi razy promień do kwadratu, czyli pi razy 2 do kwadratu, czyli 4pi. Pole większego to jest pi razy duży promień do kwadratu, czyli to jest pi razy 3 do kwadratu, czyli 9pi. Oni się pytają, o ile pole koła ograniczonego okręgiem o środku w punkcie H jest większe od pola koła ograniczonego okręgiem o środku w punkcie G. No widzimy, tu jest 9pi, tu jest 4pi. 9pi jest większe o 5pi od 4pi, no bo 9pi minus 4pi to jest 5pi, o tyle jest większe. Odpowiedź D. Przekątna AC dzieli trapez ABCD na dwa trójkąty prostokątne równoramienne oraz kąt BAD równa się kątowi ADC i to jest 90 stopni, czyli obydwa te kąty mają 90 stopni. Najkrótszy bok trapezu ma długość A, zatem najdłuższy bok ma długość. Czyli zobaczmy, mamy mniej więcej taką sytuację. Mamy sobie trapez. Wiemy z treści zadania, że kąt BAD ma 90 stopni i kąt ADC też ma 90 stopni. I wiemy, że przekątna AC dzieli ten trapez na dwa trójkąty prostokątne równoramienne, czyli ten odcinek równa się temu odcinkowi. I teraz trójkąt ACD, ACB też jest równoramienny, czyli to równa się temu i tutaj musi być też kąt prosty, bo tak wynika z treści zadania, dwa trójkąty prostokątne równoramienne. Teraz tak, najkrótszy bok trapezu ma długość A, czyli chodzi o ten bok, tutaj oznaczamy A. Jeżeli tutaj mamy A i wiemy, że trójkąt ADC jest równoramienny, to i tutaj będzie A. AA, tutaj mamy A pierwiastków z dwóch, przekątna kwadratu. Teraz tak, jak tutaj mamy A pierwiastków z dwóch, to i tutaj będziemy mieli A pierwiastków z dwóch. No i wtedy możemy sobie policzyć długość podstawy AB, tylko z drugiej strony pytają nas o najdłuższy bok. No najdłuższy bok, zależy jak zdefiniujemy.
No tutaj może po prostu polegać pod pułapka na tym, że możemy uznać bok jako to prawe ramię CB, ale podstawa też jest bokiem, czyli my tak naprawdę będziemy szukali długości podstawy AB. Jak ją policzyć? No z Pitagorasa to mamy A pierwiastka z dwóch, tutaj mamy A pierwiastka z dwóch. X to jest połowa przekątnej kwadratu, czyli to jest A pierwiastka z dwóch, gdzie nasze nowe A, niech tutaj będzie B pierwiastka z dwóch, gdzie nasze B to jest A pierwiastka z dwóch, czyli to będzie, zobaczmy, A pierwiastka z dwóch razy pierwiastek z dwóch, czyli to będzie 2A. Jeżeli tutaj jakby to jest niejasne, no to pokażmy to w ten sposób. Z Pitagorasa A pierwiastka z dwóch do kwadratu dodać A pierwiastka z dwóch do kwadratu, to jest nasz x do kwadratu, czyli tutaj mamy 2a kwadrat plus 2a kwadrat daje x kwadrat, czyli 4a kwadrat to x kwadrat, czyli x to jest 2a po spierwiastkowaniu. Czyli odpowiedź B 2a. Okrąg o promieniu 3 jest wpisany w trójkąt prostokątny. Punkt styczności dzieli przeciwprostokątną na odcinki długości 5 i 12. Obwód tego trójkąta jest równy. Zacznijmy od narysowania sobie trójkąta prostokątnego. Okrąg o promieniu 3 jest wpisany, czyli do wnętrza wpisujemy. Dobra, ma promień długości 3, tu mam 3 i tu mam 3. Punkt styczności dzieli przeciwprostokątną na odcinki 5 i 12. Czyli tutaj ten punkt styczności dzieli na odcinki 5 i 12. Mam obliczyć obwód tego trójkąta. Zobaczmy, musimy wiedzieć, jeżeli wprowadzimy sobie oznaczenia A, B i C. Tutaj niech będzie jakieś K, tu niech będzie jakieś L, tu niech będzie jakieś M. To odcinek AK albo KA jest taki sam jak AM. Ponadto KB jest taki sam jak BL i LC jest taki sam jak CM. To wynika z przystawania trójkąta. Jakbym tutaj poprowadził odcinek łączący środek okręgu z wierzchołkami, to powstałe trójkąty będą przystające z cechy bok, kąt, bok. Prawda? Tu będzie promień, tutaj będzie kąt 90, tutaj będzie dwusieczna, czyli alfa, alfa, bo na dwusiecznej leży środek okręgu wpisanego, tutaj będzie jakiś beta, beta, czyli zobaczmy, będziemy mieli dwa boki wspólne i wspólny kąt między nimi, czyli jakiś bok, powiedzmy x, beta, promień. Tutaj tak samo x, beta, promień. Promień wynosi 3. Dobra. Czyli widzimy w takim razie, że jeżeli AM jest piątką, to i AK też jest piątką. Jeżeli tutaj promień ma 3, tu ma promień 3, to i tutaj będzie miał promień 3 i tutaj 3. Czyli tu mam 3, tu mam 3. I teraz jeżeli MC 12, to i tutaj mamy 12. LC też 12. No to zobaczmy, mamy tak naprawdę już obwód OBW. To jest 5 plus 3, czyli 8, dodać 3 plus 12, 15, dodać 5 plus 12, 17. 5 plus 15 plus 8 to jest 23, plus 17 to jest 40 i to jest obwód naszego trójkąta. Punkty A, M, B są współliniowe, punkt E leży między punktami A i B i takie, że A ma współrzędne minus 23, minus 9, B ma współrzędne 17, 21 oraz MB jest trzykrotności odcinka AM. Iloczyn współrzędnych punktu M jest równy. Zaznaczmy te punkty w układzie współrzędnych. Oś Y, oś X. Punkt A ma współrzędne minus 23, minus 9, czyli powiedzmy minus 5, minus 10, minus 15, minus 23 na x i minus 9 gdzieś tutaj na oko mniej więcej będzie punkt A o współrzędnej minus 23 i minus 9. Rysunek jest tylko rysunkiem pomocniczym. I punkt B ma współrzędne 17, 21, czyli 5, 10, 15, 17 i 5, 10, 15, 21. Tu jest punkt B o współrzędnych 17 i 21. Mamy odcinek AB. Jakoś tak wyglądający mniej więcej. I wiemy, że punkt M leży gdzieś na tej linii, na tym odcinku. I wiemy, że on leży w taki sposób, że MB jest trzykrotnością AM. Czyli AM, 3 razy AM daje nam MB. To zobaczmy, gdzie on mniej więcej powinien leżeć, żeby to się zgadzało. No mniej więcej powiedzmy tutaj.
Na razie na oko. I wtedy faktycznie odcinek AM, AM niech będzie X, 3 razy AM daje nam MB, czyli tutaj będzie 3X. X tutaj 3X mniej więcej się zgadza. I jak teraz to policzyć? My musimy najpierw sobie popatrzeć, co jest kilka metod na to. Zauważmy, że tu jest X, tu mamy 3X, czyli odcinek AM leży w 1 czwartej, AM jest 1 czwartą z całego odcinka AB. 1 czwarta to jest inaczej połowa z połowy. Możemy to zrobić w ten sposób. Policzmy środek odcinka AB. Niekoniecznie to musi na osi o Y, to tak sobie zaznaczyłem. On będzie bliżej nawet tej strony. I później, jak będziemy mieli ten środek, policzymy znowu środek połowa z połowy, czyli będzie punkt M. Czyli będzie środek znowu z połowy odcinka. Możemy w ten sposób to zrobić. To zacznijmy taką metodą S. To się równa. Żeby policzyć S, dodajemy skrajne współrzędne i dzielimy sobie je na 2. Minus 23 dodać 17 to będzie minus, czyli zawsze minus 23 dodać 17 na 2 i druga współrzędna to będzie minus 9 plus 21 na 2. Co otrzymamy? Minus 23 plus 17 to jest minus 6 na 2 i tutaj będziemy mieli minus 9 plus 21 to jest 12 na 2, czyli otrzymamy minus 6 na 2 to jest minus 3, 12 na 2 to jest 6. Punkt o współrzędnych minus 3 i 6. I mając teraz ten punkt S o współrzędnych minus 3 i 6, znajdę punkt M. Jak znaleźć punkt M? No tak samo, dodajemy minus 23, dodać minus 3 na 2 i drugi punkt, czyli będzie minus 9, dodać 6 na 2, to jest minus. Obliczmy, ile to wyjdzie. Minus 23 dodać minus 3 to jest minus 26 na 2 to jest minus 13 i minus 9 plus 6 to jest minus 3 na 2 minus 3 drugie, czyli punkt o współrzędnej minus 13 i minus 3 drugie i mamy znaleźć iloczyn współrzędnych punktu M, czyli trzeba ten iloczyn, czyli minus 13 razy minus 3 drugie. Zauważmy, że dwa minusy przy mnożeniu dają plus, czyli mamy 13 razy 3 to jest 39 drugich. 39 drugich to jest 19,5. Odpowiedź C. Czyli tak naprawdę poszukaliśmy środka odcinka AB. Jak mieliśmy środek odcinka AB, to policzyliśmy środek odcinka AS. Czyli wzięliśmy połowę z połowy, czyli 1 czwartą odcinka AB. Rozwiąż nierówność x razy x minus 1 większe od 2 razy x plus 1 minus 4, czyli mamy x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 1 to jest minus x większe od 2x plus 2 minus 4, czyli mamy x kwadrat minus x minus 2x, przerzuciłem na lewą stronę, mam 2 odjąć 4 to jest minus 2 na drugą stronę, czyli plus 2 większe od 0, czyli od razu sobie uporządkowałem, czyli mam x kwadrat minus 3x plus 2 większe od 0. Liczymy sobie deltę, czyli tak, wypiszmy współczynniki. A to jest to, co przy x kwadrat 1, b to minus 3, c to 2. Nasza delta to b kwadrat minus 4ac, czyli minus 3 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 2, czyli 9 odjąć 8, czyli 1 delta. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 1, czyli 1. I później są miejsca zerowe x1 oraz x2. x1 to jest minus b, czyli minus minus 3, czyli 3. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 1 przez 2a, czyli przez 2 razy 1. Mamy 2 na 2, czyli 1. A x2 to jest 3 plus 1 na 2, 4 na 2, czyli 2. Miejsca zerowe to 1 i 2. Zaznaczamy je na osi x. Tu będzie 1, tu będzie 2. Ramiona tej funkcji idą do góry, ponieważ to, co stoi przy x kwadrat jest dodatnie. Ramiona nasze idą do góry. No i gdzie to jest dodatnie? To jest dodatnie tu i to jest dodatnie tu. Czyli tam, gdzie leży nad osią x, czyli x należy od minus nieskończoności do jedynki. Suma od dwójki do plus nieskończoności. Zauważmy, że są nawiasy otwarte, ponieważ jest nierówność ostra, czyli jest większe od zera. Nie większe równe, tylko większe, dlatego nawiasy otwarte. Mamy odpowiedź. Wykażę, jeżeli x większe od y i 2 razy x minus 1 razy x plus 1 minus 2y razy 2x minus y w nawiasie równa się minus 1, to x minus y równa się pierwiastek z 2 przez 2. Czyli tutaj mamy, zobaczmy, jakieś założenie, że takie coś zachodzi. I z tego założenia mamy wnioskować, że x minus y to jest pierwiastek z 2
przez 2. Zacznijmy to przekształcać, czyli wymnóżmy sobie tutaj. Zobaczmy, że mamy x minus 1 razy x plus 1, to jest wzór skróconego mnożenia, czyli mamy 2 w nawiasie x kwadrat minus 1 do kwadratu. Co to jest dalej? Odjąć. 2y razy 2x to jest 4xy i minus 2y razy minus y to jest plus 2y kwadrat równa się minus 1. I zobaczmy, 2 razy x kwadrat to 2x kwadrat, 2 razy minus 1 to jest minus 2, minus 4xy plus 2y kwadrat ma się równać tutaj u nas minus 1. Co my tutaj robimy? Proponuję minus 2 przerzucić sobie na prawą stronę i zobaczmy, co będziemy mieli. Będziemy mieli 2x kwadrat minus 4xy plus 2y kwadrat równa się, przerzuca minus 2 na drugą stronę, będzie minus 1 plus 2, czyli 1. Czyli 2x kwadrat minus 4xy plus 2y kwadrat równa się u nas 1. Teraz to, co robimy, to dzielimy sobie stronami przez 2. I mamy x kwadrat minus 2xy plus y kwadrat to jest 1 druga. A co my tutaj mamy? My tutaj mamy wyrażenie x minus y do kwadratu, tu jest wzór skróconego mnożenia i to jest 1 druga. To co możemy teraz zrobić? My wiemy z założenia, że x jest większy od y, to nam podali, to jest założenie. Skoro wiem, że x jest większy od y, no to tutaj pod nawiasem mam liczbę dodatnią. Czyli mogę sobie stronami podnieść do kwadratu, przepraszam, mogę sobie stronami spierwiastkować i będę miał x minus y, żadnej zmiany znaku, ponieważ wiem, że to jest dodatnie z założenia, równa się pierwiastkowi z jednej drugiej, czyli to jest pierwiastek z jednego przez pierwiastek z dwóch, czyli 1 przez pierwiastek z dwóch, usuwam niewymierność z mianownika, czyli mam pierwiastek z dwóch przez 2, co kończy dowód, bo to chcieliśmy udowodnić, x minus y równa się pierwiastek z 2 przez 2. Jeszcze napiszmy, co kończy dowód. Dany jest półokrąg oparty na średnicy AB. Punkt C leży na półokręgu, punkt D leży na średnicy. Odcinki CD i AB są prostopadłe oraz CD równa się pierwiastkowi z 2. Punkt D dzieli średnicę na odcinki A oraz B. Wykaże A razy B daje nam 2. Dobrze. To, co musimy zrobić na początku, to poprowadzić sobie odcinek AC i poprowadzić odcinek CB. Powstaje trójkąt ABC i musimy wiedzieć, że ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym. To jest trójkąt prostokątny, gdyż trójkąt wpisany w okrąg oparty na średnicy jest zawsze trójkątem prostokątnym. To musimy pamiętać. Teraz wiemy, że CD to jest pierwiastek z dwóch. CD to jest pierwiastek z dwóch. Teraz zauważmy pewne zależności. Jeżeli tu jest kąt prosty i tu jest kąt prosty, tu sobie oznaczę kąt alfa. Tu jest 90, czyli tutaj będę miał 90 minus alfa. Teraz zobaczmy, jeżeli tu jest alfa, to jest 90 minus alfa, a cały kąt przy wierzchołku C to jest 90, to ten mały tutaj kąt to też jest alfa, żeby cały kąt się dopełniał do 90. Teraz jeżeli tu jest alfa, tu jest 90, to tutaj też jest 90 minus alfa. No i zobaczmy, wszystko się zgadza. Alfa 90, 90 minus alfa. To jest alfa 90, 90 minus alfa. I w trójkącie ADC mamy alfa 90, 90 minus alfa. Jaki wniosek? Trójkąty ADC oraz CDB oraz ABC są do siebie podobne, bo mają kąty alfa 90, 90 minus alfa. Skoro są podobne, to zauważmy, że B do pierwiastka z 2, czyli tangens alfa, czyli u nas B do pierwiastka z 2, to jest to samo, co tangens alfa w trójkącie ADC, czyli to będzie pierwiastek z 2 do A. Prawda? Tangens kąta alfa w trójkącie DCB musi być taki sam jak tangens kąta alfa w trójkącie DAC, bo to są takie same kąty. Tangens tego samego kąta jest wielkością stałą. Czyli musi zachodzić takie równanie. Mnożę na krzyż i mam A razy B, to jest pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, czyli 2. A razy B to 2, co
kończy dowód. Funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe, jednym z nich jest liczba minus 3. Wierzchołek paraboli będącej wykresem tej funkcji znajduje się w punkcie minus 1, minus 8. Wyznacz wzór tej funkcji. Narysujmy tę funkcję kwadratową, czyli zobaczmy, mamy układ współrzędnych, mamy oś y, mamy oś x. Zaznaczmy wierzchołek, czyli to jest punkt o współrzędnych minus 1, minus 8. Minus 1 na x, minus 8 na y, powiedzmy gdzieś tutaj. No i wiemy, że miejscem zerowym jest liczba minus 3, czyli minus 1, minus 2, minus 3. Tu mamy minus 3, to jest nasze miejsce zerowe i ta funkcja jakoś tak idzie do góry, powiedzmy. No i mamy wyznaczyć wzór tej funkcji. Zobaczmy, możemy skorzystać z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej, czyli ze wzoru f od x to jest a x minus p do kwadratu plus q, gdzie p i q to są współrzędne wierzchołka paraboli. Nasze p to minus 1, nasze q to 8. No i teraz zobaczmy, możemy zatem podstawić, to będzie f od x równe a, w nawiasie będzie x minus minus 1, czyli x plus 1 do kwadratu plus q, czyli minus 8. I zobaczmy, co nam potrzeba. Potrzeba nam jeszcze a. Jak znaleźć a? No, trzeba wziąć punkt, który należy do wykresu funkcji. To jest punkt o współrzędnym minus 3 i 0. Czyli za x minus 3, za y 0. Mamy zatem 0, to się równa a w nawiasie minus 3 plus 1 do kwadratu, odjąć 8. Czyli 0 to się równa a w nawiasie minus 3 plus 1 to jest minus 2 do kwadratu, odjąć 8. Minus 8 na lewą stronę, 8 to jest a razy minus 2 do kwadratu, czyli razy 4. Dzielimy przez 4 stronami, czyli nasze a to jest 8 czwartych, czyli 2. Nasze a to 2. Wobec tego wzór funkcji w postaci kanonicznej, bo nie narzucają tutaj nam postaci funkcji, będzie wyglądał następująco. To jest 2 w nawiasie x plus 1 do kwadratu, odjąć 8. I to jest wzór funkcji. Prosta przechodząca przez początek układów współrzędnych ma jeden punkt wspólny z parabolą y równa się x minus 1 do kwadratu dodać 1. Znajdź równanie tej prostej. Zauważmy, że mamy tutaj funkcję kwadratową w postaci kanonicznej, to jest ax minus x minus p do kwadratu plus q. Wierzchołek ma współrzędne p oraz q, czyli u nas p to będzie 1, no i q to też jest 1, czyli ta funkcja kwadratowa, jakbyśmy ją zaznaczyli w układzie współrzędnych. Ojej, krzywe te linie wychodzą. X, y ma wierzchołek w punkcie 1, 1, czyli tutaj. 1, 1. Ramiona tej funkcji idą do góry. No i my musimy znaleźć jakąś funkcję liniową, która będzie miała dokładnie jeden punkt, a tak naprawdę szukamy prostej, która będzie miała jeden punkt wspólny i przechodziła przez środek układu współrzędnych. To może być taka prosta. To może być jakaś, podejrzewam, taka prosta. Czyli mamy dwie opcje. No teoretycznie jeszcze oś y jest prosto, z tym, że nie funkcją przecinającą dokładnie jednym miejscu funkcję kwadratową. Teraz zauważmy, funkcja prosta to jest ma postać ax plus b, ale b jest zerem, ponieważ przechodzi przez środek układu współrzędnych, czyli to jest po prostu y równe ax. I co teraz robimy? Robimy układ równań naszej funkcji kwadratowej, czyli y równe x minus 1 do kwadratu plus 1 oraz układ równań tej naszej prostej ax. I musimy po prostu ten układ rozwiązać. Co robimy? Za y wstawiamy ax tutaj. I mamy ax to się równa x minus 1 do kwadratu, czyli x kwadrat minus 2x plus 1 i plus 1, czyli ax to się równa, albo od razu przerzućmy ax na prawą stronę, czyli 0 to się równa x kwadrat minus 2x minus ax, tu jest plus 1 i plus 1, czyli plus 2, czyli mamy 0 to jest x kwadrat, dodać x, albo zrobimy nie x, albo nie będzie x i w nawiasie mamy minus 2 minus a, plus 2 minus a i za nawiasem mamy plus 2. I teraz chcemy, żeby dokładnie jeden punkt wspólny, czyli dokładnie jedno rozwiązanie, czyli delta z tego równania musi być równa 0, a nasza delta to jest nasze minus a minus 2 do kwadratu, czyli minus
a minus 2 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy 2. I to musi być równe 0. Minus a minus 2 do kwadratu to jest to samo co a plus 2 do kwadratu, bo minus tutaj możemy podnieść do kwadratu, minus do kwadratu tutaj plus, czyli minusy się tutaj znoszą. Czyli mogę zrobić taki tutaj myk, że minus wyciągam, mam w nawiasie a plus 2 i to do kwadratu i teraz minus do kwadratu daje plus, a plus 2 do kwadratu to jest a plus 2 do kwadratu. Odjąć 4 razy 2, czyli odjąć 8. Mamy równa się tutaj 0. Chcemy, żeby to było 0. I teraz co możemy zrobić? Przerzucamy minus 8 na drugą stronę, czyli mamy a plus 2 do kwadratu równa się 8. Pierwiastkujemy stronami, czyli moduł z a plus 2, wartość bezena z a plus 2 równa się pierwiastkowi z 8, czyli dwóm pierwiastkom z 2. Czyli a plus 2 równa się 2 pierwiastki z 2 lub a plus 2 równa się minus 2 pierwiastki z 2. Czyli a to są 2 pierwiastki z 2 minus 2 lub a to się równa minus 2 pierwiastki z 2 odjąć 2. I to są nasze dwa rozwiązania. No trzeba przyznać, że zadanie dosyć trudne. Gdy Anka miała tyle lat, ile Danka ma teraz, to była od niej 3 razy starsza. Gdy Danka będzie miała tyle lat, ile Anka ma teraz, Anka będzie miała 42 lata. Ile lat ma obecnie każda z dziewcząt? Jest to dosyć trudne zadanie. Wprowadźcie sobie takie oznaczenia. Mamy Ankę i mamy Dankę. No i dosyć łatwo jest zauważyć, że Anka jest starsza od Danki. To wynika chociażby, że tak, gdy Anka miała tyle lat, ile Danka ma teraz, to była od niej 3 razy starsza. Czyli już wiemy, że tam w przeszłości, w jakimś momencie przeszłości, Anka była 3 razy starsza od Danki. I teraz oznaczmy sobie, że wiek obecny, wiek dzisiejszy Anki to będzie x, a wiek dzisiejszy Danki to będzie y. Czyli różnica ich wieku, bo wiemy, że x jest większy od y, bo Anka jest starsza od Danki, to już ustaliliśmy. Różnicą ich wieku to jest x minus y, czyli one się różnią o tyle lat względem siebie. Teraz postarajmy się ułożyć układ równań. Gdy Anka miała tyle lat, ile Danka ma teraz, czyli gdy Anka miała y lat, to wtedy Anka była 3 razy starsza od Danki. Wtedy. Czyli jeżeli cofniemy wiek Anki z x do y, czyli o tą różnicę, jeżeli cofniemy do y, czyli po prostu robię takie działanie x minus y, czyli cofam w czasie Ankę, czyli zobaczmy, x minus x się skraca, minus minus y to jest y, czyli to nam się cofa na y, to co się wtedy dzieje? To wtedy Anka była od niej 3 razy starsza, czyli 3 razy wiek Danki wtedy, czyli ten czas temu. Ten czas temu, czyli 3 razy wiek Danki, czyli y, odjąć x minus y. To jest pierwsza informacja. Teraz czytamy drugą. Gdy Danka będzie miała tyle lat, ile Anka ma teraz, Anka będzie miała 42 lata. Czyli zobaczmy teraz. Gdy pójdziemy do przodu w czasie, czyli przesuniemy Dankę do wieku Anki, czyli przesuniemy ją tutaj o plus x minus y lat, jeżeli przesuniemy Dankę teraz o x minus y lat do przodu, żeby osiągnęła ona wiek Anki, to co się stanie z wiekiem Anki? Wiek Anki zwiększy się również o tę samą jednostkę czasu, czyli zwiększy się o x minus y. No i wtedy Anka za te ileś lat będzie miała 42 lata. I mamy taki układ, czyli y to się równa 3 razy, czyli wiek tutaj y, czyli Anka w wieku Danki, jak się cofnie w czasie, ma 3 razy więcej lat od wieku Danki, gdy to się cofnie w czasie. Natomiast gdy pójdziemy do przodu, czyli z wiekiem Danki, pójdziemy do wieku Anki, czyli pójdziemy o x minus y lat, to wtedy wiek Anki, który właśnie zostało do niego dodane x minus y, wynosi 42. Mamy taki układ tutaj do rozwiązania. No i z pierwszego równania, co my tutaj mamy? Mamy y równa się 3 razy y, czyli 3y. Będzie tak, 3 razy minus x, czyli minus 3x i 3 razy minus minus y, to jest 3 razy y, czyli plus 3y. To jest z pierwszego równania, a z drugiego mamy
2x minus y daje nam 42, y na prawo, 42 na lewą, czyli 2x minus 42 to jest y, czyli y to jest 2x minus 42. Bierzemy to 2x minus 42, stawiamy za y tutaj do pierwszego równania, tylko to równanie uporządkujmy. Mamy tutaj y równa się 6y minus 3x minus 3x na lewo, y na prawo, czyli 3x to jest 5y. I teraz za y wstawiam tutaj 2x minus 42, czyli mamy 3x, to się równa 5 razy 2x minus 42, czyli 3x to jest 5 razy 2x, 10x minus 210. Minus 210 na lewo, 3x na prawo, czyli 210 to jest 10x odjąć 3x, czyli 7x. Dzielimy przez 7, x to będzie 210 siódmych, czyli 3. Nasz x to jest 3. Jeżeli x to 3, łatwo policzyć y, wstawiamy w to miejsce i y to będzie 2, przepraszam, nie 3, tylko 30. 210 na 7 to jest 30, o 1 zera za mało. Czyli x to 30, no to wtedy y to będzie 2 razy 30 minus 42, czyli nasz y to będzie 60, 42, 18. Czyli obecny wiek Anki to jest 30 lat, obecny wiek Danki to jest 18 lat. Kąt rozwarty rombu ma miarę 2 alfa, suma długości przekątnych rombu jest równa 68 oraz tangens alfa to 2,4. Oblicz obwód rombu. Czyli mamy taki oto romb, kąt rozwarty ma miarę 2 alfa, czyli tutaj mamy 2 alfa, suma długości przekątnych równa się 68, czyli jedna przekątna plus druga przekątna będą miały w sumie 68, czyli tu niech będzie E, tu niech będzie F, E, powiedzmy F plus E albo E plus F, to jest 68 i wiemy, że tangens alfa to jest 2,4. Musimy wiedzieć, że przekątna w rombie dzieli kąt na dwie równe części, czyli tutaj mamy alfa i tu mamy alfa, czyli na takie dwie alfy. No i co to jest tangens alfa? Jeżeli tu po drugiej stronie jest alfa, to i tutaj też mamy alfa. I teraz zobaczmy, możemy powiedzieć, że tangens kąta alfa to jest połowa przekątnej tej dłuższej do połowy przekątnej krótszej, czyli tutaj mamy jedną, drugą e, do jednej, drugiej f. Czyli napiszmy tangens alfa, to się równa 2,4, to się równa 1 druga e do 1 drugiej f. To co naprzeciwko kąta do tego co obok kąta. Zobaczmy, 1 druga się skraca, czyli 2,4 to jest e do f. Mnożę przez f stronami, 2,4f to jest e. Zobaczmy, że mamy zależność e do f. No i teraz wiemy też, ile wynosi suma e plus f. No to zobaczmy, ja za f stawię 2,4f, czyli to wezmę wstawię tutaj. Czyli 2,4f plus f daje nam 68, czyli 3,4f to jest 68, dzielimy przez 3,4. Czyli f to jest 68 przez 3,4, czyli nasze f to jest 10, 20. Skoro f to 20, z tego wniosek, że e to jest 2,4 razy f, czyli razy 20, czyli 48. Czyli zobaczmy, przekątna f to 20, przekątna e to 48, zatem połowy przekątnych to będą odpowiednio tutaj 1 druga f to będzie 10, 1 druga e to będzie 24. I teraz z Pitagorasa możemy policzyć a, czyli 10 kwadrat plus 24 do kwadratu daje a kwadrat, 100 dodać 576 to jest a kwadrat, czyli a kwadrat to jest 676, czyli a to jest pierwiastek 676, czyli 26. Nasze a to 26, czyli obwód to jest 4a, czyli 4 razy 26, czyli 104, i to jest odpowiedź.
Punkty A i C są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym AC równa się BC, prosta minus X minus Y równa się 0 jest symetralną boku AB. Oblicz pole tego trójkąta. Zacznijmy od zaznaczenia w układzie współrzędnych punktu A i C. Mamy oś, powiedzmy, Y. Mamy gdzieś tutaj oś X. Punkt A ma minus 4, 1, minus 4 na X, 1 na Y, tutaj punkt A. Punkt C ma minus 5, minus i 5, czyli minus 5 na X, 5 na Y gdzieś tutaj. Minus 5 i 5. I teraz zobaczmy, dana jest prosta, minus X minus Y równa się 0, czyli to jest minus X równa się Y, czyli Y to jest minus X, prosta malejąca przechodząca przez punkt C. No i ona jest symetralną boku AB, czyli AB, B musi być gdzieś tutaj na oko, tak aby ta prosta była symetralną, czyli dzieliła odcinek na dwie równe części pod kątem prostym. Czyli gdzieś tutaj będzie nasze B, a tutaj damy sobie punkt S. No i teraz co musimy zrobić, żeby policzyć pole trójkąta ABC? Musimy znaleźć podstawę AB. I musimy znaleźć wysokość CS. To są dwie rzeczy, które szukamy, podstawy i wysokość. No to od na początku znaleźmy prostą AB. Musimy zauważyć, że prosta AB ma odwrotny i przeciwny współczynnik do symetralnej. Symetralna ma współczynnik kierunkowy minus 1. To nasza prosta AB będzie miała liczbę odwrotną i przeciwną, czyli jedynkę, czyli będzie 1x plus jakieś B. I podstawimy punkt A, czyli minus 4 i 1. Czyli 1 to się równa 1 razy minus 4 to minus 4 plus b, minus 4 na lewą stronę, 5 to jest nasze b, b to 5. Skoro b to 5, to równanie naszej prostej AB to będzie y równa się 1x dodać 5, mamy jej równanie. I teraz co robimy? Musimy sobie znaleźć punkt S. Żeby znaleźć punkt S, to co robimy, to bierzemy do jednego układu równań prostą AB i prostą symetralną, czyli wstawiamy y równa się x plus 5 i naszą symetralną y to minus x. Podkreślam, odejmujemy y, odjąć y 0, x minus minus x to jest 2x, 5 odjąć 0 to jest 5, 5 odjąć 0 to jest 5, przerzucamy 5 na drugą stronę, minus 5 to 2x, x to jest minus 2 i 1 druga. Jeżeli x to jest minus 2 i 1 druga, podstawiamy go tutaj za x, czyli y to będzie 2 i 1 druga. Czyli punkt S ma współrzędne minus 2 i 1 druga oraz 2 i 1 druga. Mamy punkt S. Wobec tego, żeby policzyć podstawę AB, AB to się równa 2 razy AS odcinek. AS, bo to jest połowa odcinka BAS, to jest pierwiastek z, już znamy sobie tak, A to jest minus 4 odjąć minus 2,5, czyli będzie dodać 2 i 1 druga do kwadratu, dodać 1 odjąć 2 i 1 druga, czyli minus 2 i 1 druga do kwadratu, to wszystko pod pierwiastkiem, czyli nasze AS to będzie pierwiastek z. Minus 4 dodać 2 i 1 druga to jest minus 1 i 1 druga do kwadratu. Dodać 1 odjąć 2 i 1 druga to jest minus 1 i 1 druga do kwadratu. Czyli mamy tak naprawdę 3 drugie do kwadratu 9 czwartych plus 9 czwartych, czyli 18 czwartych. Pierwiastek z 18 zostawiamy na razie tak. Pierwiastek z 4 to 2. Pierwiastek z 18 to są 3 pierwiastki z 2, bo 9 razy 2 daje nam 18 przez 2. Mamy 3 pierwiastki z 2 przez 2, czyli AB jest dwukrotnością, czyli AB to jest 2 razy 3 pierwiastki z 2 przez 2. Dwójki się skracają, czyli 3 pierwiastki z 2. Mam podstawę AB. Teraz potrzebuję CS. No to liczymy. CS to jest pierwiastek z. No i tak samo. Przypomnę, tutaj S ma współrzędne minus 2 i 1 druga oraz 2 i 1 druga, czyli podstawiamy, będzie minus 5 minus minus, czyli plus 2 i 1 druga do kwadratu, dodać 5 minus 2 i 1 druga do kwadratu, to się równa pierwiastek z. Mamy minus 2,5, czyli minus 5 drugich do kwadratu, dodać
5 drugich do kwadratu równa się pierwiastkowi z 25 czwartych, dodać 25 czwartych, to jest pierwiastek z 50 czwartych, czyli pierwiastek z 50 na 2, pierwiastek z 50 to jest 25 razy 2, czyli 5 pierwiastków z 2 na 2. Mamy CS. Zatem pole tego trójkąta to jest podstawa AB, czyli 3 pierwiastki z 2 razy wysokość 5 pierwiastków z 2 na 2 i to wszystko na 2. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest 2. Razy 5, 10. Razy 3, 30. Podzielić na 2, 15. I na 2 to jest 15 drugich, czyli 7 i 1 druga. Takie jest pole naszego trójkąta. Ciąg x minus 3x oraz y jest ciągiem arytmetycznym. Ciąg x, y, 2y jest ciągiem geometrycznym o wyrazach dodatnich. Znajdź wyrazy ciągu arytmetycznego oraz wyrazy ciągu geometrycznego. Czyli zobaczmy, wiemy z założenia, że elementy ciągu geometrycznego są dodatnie, czyli x jest większe od 0, y jest większe od 0, no i 2y jest większe od 0. Takie mamy założenia. I teraz tak, z ciągu arytmetycznego wiemy, że jak mamy trzy kolejne elementy, na przykład a, b i c, to a plus c na 2 daje nam b. Czyli w naszym zadaniu to jest a, to jest b, to jest c, czyli x minus 3 dodać y na 2 daje nam wyraz środkowy, czyli x. A z ciągu geometrycznego wiemy, że jak mamy trzy kolejne elementy, a, b i c, to a razy c, pierwszy wyraz razy trzeci, daje nam środkowy do kwadratu, czyli x razy 2y daje y do kwadratu. No i teraz zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy tak naprawdę układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Tu jest jedno równanie, tu jest drugie równanie. Z pierwszego równania pomnożę sobie przez dwa stronami, czyli będzie x minus 3 plus y, to jest 2x. X na drugą stronę przerzucamy, czyli mamy y minus 3, to jest 2x odjąć x, czyli x. Czyli mamy y, to jest x plus 3. Zobaczmy, mamy tutaj zależność y od x i teraz za y mogę podstawić sobie x plus 3 w to miejsce i w to miejsce, czyli mamy x razy 2 w nawiasie x plus 3 daje nam x plus 3 do kwadratu, czyli mamy tak x razy 2 razy x to jest 2x plus 6 daje nam x kwadrat plus 6x plus 9, czyli x razy 2x, 2x kwadrat plus 6x to jest x kwadrat plus 6x plus 9. 6x stronami skracamy, przerzucamy wszystko na lewą stronę. 2x kwadrat minus x kwadrat to jest x kwadrat równa się 9, czyli x równa się 3 lub x równa się minus 3. Ale zobaczmy, my wiemy z założenia, że x jest dodatni, czyli wynik ujemny odrzucamy. Nasz x jest liczbą 3, wobec tego y to będzie x plus 3, czyli w naszym zadaniu 3 plus 3, czyli y to jest 6. Nasz y jest 6. Skoro wiem, że y jest 6, x jest 3, to ciąg arytmetyczny składa się z wyrazów. Wyraz a to jest 3 odjąć 3, czyli 0, 3 oraz y 6, to jest nasz ciąg arytmetyczny. Ciąg arytmetyczny. A ciąg geometryczny to będzie x, czyli 3, y, czyli 6, no i 2 razy y, czyli 12. 3, 6, 12 to jest ciąg geometryczny, no i mamy odpowiedź do zadania.